Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj opowiem Wam na samym początku tego filmu, będą też inne treści, opowiem Wam o jednym kosmetyku, który pominęłam przy okazji haulu z Rossmana. W czasie filmu mówiłam Wam, że kupiłam m.in. płyn micelarny, miałam o nim opowiedzieć, później gdzieś tam wypadło mi to z głowy, ale to nic nie szkodzi, bo przy okazji tego filmu opowiem Wam też o zdenkowanych płynach micelarnych, o tym, który używam w tym momencie, no i oczywiście o tym najnowszym. I zacznę od chyba najlepszego z tychże płynów micelarnych. Pewnie się domyślacie, że to będzie marka Basic Lab. Jest to delikatny płyn micelarny dla cery suchej i wrażliwej. Cała butelka, tutaj było 500 ml, została zużyta. I tak, potwierdzam to, co tutaj jest napisane na opakowaniu. To jest idealny płyn właśnie dla cery suchej. Nawilżył ją po zdjęciu tej pierwszej warstwy makijażu, absolutnie nie podrażniał mojej skóry, a przede wszystkim oczu. I chyba Wam mówiłam, albo moim znajomym, że kiedy nasączałam wacik tym płynem, to tak czułam się, jakbym używała wody jakiejś, nie wiem, przefiltrowanej, przygotowanej, czy też mineralnej. Tak bardzo był delikatny, nic kompletnie, żadnych podrażnień, wręcz mogę powiedzieć, że po takim wysiłku na zewnątrz, po jeździe rowerem czy po marszu, kiedy zmywałam tym płynem właśnie tą pierwszą warstwę makijażu, bo to jest zawsze mój pierwszy krok, jeśli chodzi o demakijaż, no to ja po powrocie do domu, po takim wysiłku jestem czerwona, wręcz buraczkowa na twarzy i to pierwsze właśnie takie przemycie twarzy dawało mi taką ulgę, choć muszę Wam teraz też powiedzieć, że zawsze jak wracam po takim treningu, to moja twarz, oprócz tego, że jest czerwona, spocona, to cała jest pokryta takim pyłem, kurzem i muszę używać naprawdę bardzo delikatnego kosmetyku, bo sam kosmetyk musi być delikatny, ale też przecieranie twarzy wacikiem musi być delikatne, dlatego że ten piasek, taki bardzo drobny, jest na całej mojej twarzy i wtedy czuję, jakbym robiła sobie taki peeling mechaniczny. Ale tak czy siak, chciałam Wam powiedzieć, że on delikatnie też tak łagodził właśnie te moje zaczerwienienia. Jeśli chodzi o samo zmywanie makijażu, to on świetnie radzi sobie z makijażem twarzy. Natomiast jeśli chodzi o oczy, to może powiem tak, ja jako pierwszy krok używam płynu micelarnego i ściągam z całej twarzy tyle, ile mogę. Natomiast jeśli chodzi o oczy, to ja tutaj staram się zebrać tyle, ile mogę, ale nie przeciążając jakby skóry podczas tego demakijażu. I kiedy go po raz pierwszy używałam, to go po prostu testowałam, tak żeby Wam powiedzieć. I z tego, co pamiętam, to on nie do końca usuwał przede wszystkim tusz, ale też ja za bardzo się nie starałam, żeby ten tusz był, powiedzmy, w 100% usunięty. Zmywam pierwszą warstwę tego makijażu oka, a później nakładam olejek, później jest żel i tonizowanie skóry. Bardzo, bardzo przyjemny kosmetyk, serdecznie go Wam polecam, nie jest drogi, duża pojemność i jeszcze dodatkowy plus za pompkę. Uwielbiam tutaj właśnie te, które zdenkowałam i które właśnie używam, nie mają tej pompki. Mogłabym sobie przelać te płyny do tej butelki, ale jednak lubię mieć je w oryginalnych opakowaniach. Bardzo serdecznie Wam ten płyn polecam. Równie dobry płyn, płyn micelarny, tonik 2 w 1. To jest nawilżający kosmetyk do każdego rodzaju cery, marka Vianek. Tutaj tego płynu było zdecydowanie mniej, bo 200 ml, ale też nie mogę o nim nie mogę nic złego powiedzieć oprócz tej pojemności. Nie wiem, jaki tam jest stosunek ceny do pojemności Basic Lab. Wydaje mi się, że on wyszedłby drożej, ale tak czy siak bardzo go lubiłam i podobnie jak w
w kolejnych kosmetykach nigdy takimi płynami nie zmywam całego makijażu z moich oczu. Też go chcę Wam serdecznie polecić. No i tu chyba nikogo nie zaskoczę, że pojawi się płyn z Eveline, ten z Aloesem. Ja go bardzo lubię, jest dostępny w Rossmanie, tutaj mam blisko do niego. Oczywiście to nie jest skład najlepszy, natomiast to jest jeden z tych płynów, które ja naprawdę lubię. Ja już miałam chyba kilkanaście butelek tego właśnie płynu i też nie zauważyłam absolutnie żadnego podrażnienia. Ten aloes też łagodzi wszelkie podrażnienia, dobrze mi się sprawdza i wydaje mi się, że ten właśnie płyn najlepiej usuwa właśnie tusz z moich rzęs. Także jeśli jeszcze go nie miałyście, to ja serdecznie Wam polecam. No i teraz jest kosmetyk, który ma zdecydowanie lepszy skład i kiedy zrobiłam te ostatnie zakupy w Rossmanie, to patrzyłam na wszystkie płyny micelarne i nagle pojawiła mi się tutaj taka marka Biotanik. Wiem, że to jest polska marka, że jest tutaj dobry skład, nie do końca taki czysty, ale chyba w 94% to są naturalne składniki i to jest łagodny płyn micelarny i tutaj jest dodatkowo jeszcze organiczny olejek z konopi. Konopie dobrze służą nie tylko mojemu ciału, bo miałam też taki balsam do ciała z konopi jakiś czas temu, bardzo dobrze nawilżał. Te konopie, czy też ten ekstrakt, olejek z konopi bardzo fajnie usuwa makijaż. Wprawdzie użyłam tego płynu zaledwie może 3 razy. Dobrze mi się sprawdził, też jest delikatny, też taki odpowiedni dla skóry wrażliwej, nie podrażnił moich oczu. Bardzo ma przyjemny taki świeży zapach, no ale to jest takie moje pierwsze wrażenie, więc myślę, że za jakiś czas będę mogła Wam powiedzieć, jak tak naprawdę będzie z tym kosmetykiem. Nieznana mi marka, widziałam kilka kosmetyków tej marki, były też kremy do twarzy. Jeśli miałyście coś z tej serii, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, co Wy o tych kosmetykach myślicie. Chyba z tego filmiku w dużej mierze zrobi się film z denkiem kosmetycznym, bo jak wyciągałam te puste opakowania po płynach micelarnych, to postanowiłam wyciągnąć jeszcze 5 zdenkowanych toników, więc za chwilę Wam je omówię. Tylko na moment jeszcze wrócę do płynu micelarnego z Basic Lab. Jeśli nie lubicie silnych zapachów, to ten płyn ma najbardziej delikatny zapach spośród tych wszystkich, które Wam przed chwilą omówiłam, więc myślę, że to może być co dla niektórych bardzo istotna rzecz, ważna informacja. Jeszcze muszę Wam opowiedzieć o jednym zdenkowanym kosmetyku, dosłownie przed chwilą go zdenkowałam i byłam bardzo zaskoczona, a jeszcze nie tak dawno pokazywałam Wam podkład z Diora Forever Skin Glow i skończył się, właśnie dzisiaj się skończył. Pędzlem wybierałam resztki tego podkładu, no ale to tak jest, co dobre, szybko się kończy, ale to nic, mam inne podkłady i czas je też zdenkować. I tutaj powiem Wam tak, mam 5 zdenkowanych toników i muszę Wam powiedzieć, że 4 z nich to w zasadzie bardzo podobne kosmetyki, które służyły mojej skórze, dobrze ją nawilżały, dobrze ją tonizowały, więc w zasadzie nie ma jakiejś większej różnicy pomiędzy nimi. I wśród nich jest tonik do twarzy z Wianka, nawilżający. Ja już do niego też wielokrotnie wracałam. Bardzo, bardzo go lubię, on też przepięknie pachnie i tak jakoś do mnie, mnie do niego pociągało, więc też spróbujcie sobie, może nie używałyście. Skończyłam też tonik z Madary, bardzo przyjemny, delikatny, też z dobrym składem, tak jak Wianek, przyjemny,
Naprawdę nic, dodać nic, ująć. No i oczywiście ekolaboratorie to jest tonik, do którego powracam niezmiennie od kilku lat i to jest akurat ta wersja odmładzająca, świetnie nawilża, też ma bardzo, bardzo przyjemny zapach. Jeśli chodzi o zapachy, to Madara tutaj najmniej pachniała, więc wspomnę też o tym. Może zdenkuję też kosmetyk, który w tym momencie jeszcze używam, ale dosłownie na dnie zostało mi tutaj tego toniku. I to jest Natura Siberica i to jest tonik taki przeciwzmarszczkowy, tak oni go tutaj opisują. I to jest też kolejny powrót do tej marki, do tego toniku. On bardzo dobrze służy mojej skórze. Przyjemny, też ma bardzo, bardzo taki ciekawy zapach, który no, upodobałam sobie. No i naturalny skład. I to są te cztery toniki. I wśród nich jest jeszcze tonik botaniczny, przeciwzmarszczkowy. Jest to marka Organic Life. Myślę, że pamiętacie je wtedy. Z polecenia jednej z Was kupiłam dwa kosmetyki, serum, wodne serum, które bardzo dobrze mi się sprawdziło i chyba już je Wam pokazywałam w denku, bo nie znalazłam tego opakowania w torbie. I tutaj mam właśnie ten tonik i to jest kosmetyk, który no, to jest coś więcej niż tonik. On ma świetny skład i rzeczywiście buzia po spryskaniu tym kosmetykiem od razu czuła taką ulgę, choć żaden z tych wcześniej omawianych nie przesuszał mojej skóry, dawał też taką warstwę nawilżenia, ale tu było coś więcej. To jest taki kosmetyk pomiędzy tonikiem a serum. No i kiedy wyjmowałam to opakowanie, tak się przyjrzałam, jeszcze zaglądałam za tym wodnym serum, ale musiałam Wam już kiedyś gdzieś go pokazywać, więc to są takie kosmetyki, które chcę się już mieć w swojej toaletce i to wodne serum tak dobrze mi się sprawdziło i teraz, kiedy w końcu przyszły upały, to takie wodne kosmetyki, rozrzedzone kosmetyki dobrze służą mojej skórze i nie wiem, czy za chwilę nie zrobię ponownie zamówienia właśnie z tej strony Organic Life. Jeśli jeszcze nie testowałyście tych kosmetyków, to macie moją rekomendację, a ja dziękuję Witce za polecenie. Także to zużyte kosmetyki w ostatnim czasie. Dosłownie przed chwileczką niosłam te wszystkie puste opakowania do śmieci i wróciłam z nimi wszystkimi, jeszcze Wam pokażę, że tak, już miałam wrzucić do pojemnika z plastikami i tak się zastanowiłam, a może tu powinnam zostawić jakiś kosmetyk do ulubieńców roku i zastanowiłam się i postanowiłam, że Basic Lab zostaje i na pewno zostaje tonik botaniczny. Czy one dotrwają do ulubieńców, czy zachowam te puste opakowania, a może pojawią się kolejne, to zdecydowanie może tak być. Nie wiem, czy jakiś kosmetyk, który później kupię, pobiję te dwa kosmetyki, jeszcze muszę się zastanowić. Tak, myślę, że zdecydowanie z tych dzisiaj zdenkowanych zostawiam do ulubieńców Basic Lab, płyn micelarny i ten tonik botaniczny. No i oczywiście zostawiam opakowanie Diora, bo jak wiecie, bardzo polubiłam ten podkład, więc jak na razie na górę zaniosę do takiego specjalnego pudła te trzy puste opakowania. I już na zakończenie tego filmu chciałabym Wam powiedzieć o moim nowym zakupie. Nad tym zakupem zastanawiałam się chyba jakieś 2 lata. Nie mogłam się zdecydować, co wybrać, na co się zdecydować. Mam tu na myśli okulary przeciwsłoneczne. Ostatnie okulary, jakie kupiłam, to były okulary z marki Prada. Dobrze mówię? Tak, okulary z marki Prada. Ja sprawdziłam na swoich filmikach, kiedy ja je kupiłam i okazuje się, że w sierpniu minie 5 lat od zakupu, więc zobaczcie, na jak długo one mi służyły. No niestety,
To oczywiście przeze mnie, to moja wina. One się trochę tutaj porysowały, bo często te droższe okulary mają właśnie takie wielkie opakowania. Zaraz Wam pokażę nowe okulary i jeszcze większe opakowanie od tych. Ani z opakowaniem, ani z tymi okularami, jak widzicie, nic się nie stało. Te okulary oczywiście sobie zachowam, będę je zakładała właśnie na jazdę na rowerze czy do maszerowania. One tak wyglądają. Ja nawet przez dłuższy czas myślałam, żeby powrócić do tych samych okularów, do tego samego wzoru, bo, no bo naprawdę bardzo, bardzo je lubiłam i absolutnie przez moment nie miałam myśli takiej, żeby kupić sobie inne okulary, czy tam dodatkowe okulary. One oczywiście mają filtr przeciwsłoneczny, są tutaj takie, mają takie przejścia, czyli tu u góry są ciemniejsze, na dole są jaśniejsze. One są dostępne, więc postaram się podlinkować Wam stronę, gdzie można te okulary kupić. Kiedy kupuję okulary przeciwsłoneczne, zawsze zwracam uwagę na to, żeby tutaj było więcej tego plastiku z boku, bo kiedy głównie podczas jazdy samochodem chcę, żeby słońce mnie tu gdzieś z boku nie raziło. Nic, nigdy z tymi okularami się nie stało. One naprawdę, no nic tu nie mogę powiedzieć. Wszystko jest tak, jakbym dosłownie przed chwilą je kupiła. Dobrze leżą, dobrze trzymają się na głowie. Zawsze zależy mi też na tym, żeby nie było tutaj żadnych nosków, bo wtedy one wplątują się we włosy. No jedynie tak, no porysowałam je, bo jak miałam je wkładać w taki futerał, który nie zawsze mieścił mi się do mniejszej torebki, to po prostu wkładałam je tak bezpośrednio i gdzieś tam musiały się po prostu porysować. Naprawdę świetne, polecam Wam je. No przez ten czas 5 lat one zdecydowanie staniały, bo po prostu to jest stary model, ale myślę, że na czasie. Ja lubię duże okulary właśnie w takim kształcie. No i te, które kupiłam, bardzo podobnie wyglądają. To jest marka Gucci. Ja je wielokrotnie mierzyłam stacjonarnie w Vision Express i już jakiś miesiąc temu miałam je kupić. I kiedy zapytałam osobę, która mnie obsługiwała, ile mam czasu na zastanowienie się na danie, to ona powiedziała, że nie ma takiego czasu. Więc wtedy zrezygnowałam z zakupu i zajrzałam na stronę Vision Express i oczywiście 2 tygodnie na oddanie i ta sama promocja właśnie, bo tutaj muszę powiedzieć o promocji. Te okulary były o 30% tańsze i w sklepie stacjonarnie i także na stronie internetowej. Zamówiłam je i zobaczcie, jak one wyglądają. One są bardzo podobne do tych. Tutaj jeszcze je tak Wam pokażę, ale chyba nie będzie tego widać. Też jest ten gradient, czyli tutaj jest no, góra ciemniejsza, dół jaśniejszy i one mają też te szersze boki. Jeśli chodzi o ozdoby, to tutaj ja Wam zrobię może zbliżenie. Tutaj jest taki bardzo delikatny element kolorystyczny ze złotem i bardzo, bardzo mały napis właśnie marki Gucci. I teraz etui. No, etui jest jak mała torebeczka. Oczywiście przepiękny jest to futerał. On jest aksamitny. Trochę waży i już boję się, że rzadko będę zabierała ten futerał ze sobą. Znaczy, oczywiście będę to robić, bo jak kupuję coś tak drogiego, to no, chcę dbać. Później, jak na przykładzie tych okularów widzicie, nie zawsze mi to wychodziło. A tutaj widzę jeszcze są wszystkie takie dokumenty związane z tymi okularami. Tak wygląda opakowanie, tutaj też jest logo marki
I widzę, że oprócz tego oczywiście zawsze dodawane są chusteczki. Czy ja tę chusteczkę zachowałam? Ja ją gdzieś mam na pewno z Prady i to są też wysokiej jakości chusteczki. Tutaj mam z Gucci i tu dodatkowo jeszcze załączono właśnie taki woreczek, więc nie wiem, czy ten woreczek mi nie będzie służył właśnie jako takie codzienne etui. Zobaczymy, no będę się starała oczywiście dbać o te okulary, jeszcze raz Wam pokażę, jak w nich wyglądam. Chyba nawet tutaj doskonale widzicie ten gradient. Dobrze przylegają, nie są za duże, nie, znaczy dla niektórych mogą być za duże, ale ja lubię duże okulary, bo mam taką bardzo pociągłą twarz, więc tutaj troszeczkę tak mnie te okulary poszerzają. Troszeczkę taki koci kształt bardziej niż w tych. Ten też był, ale taki bardzo, bardzo delikatny koci kształt. Tutaj chyba jest lepiej widoczny. No i taki też bardzo fajnie trzymają się właśnie na głowie. Podnoszę okulary tutaj na głowę tylko wtedy, kiedy wchodzę do sklepu, do jakiegoś ciemniejszego pomieszczenia, ale tak w ogóle to nie lubię trzymać okularów na głowie, bardzo mi się to nie podoba. No ja tak mam, nieważne. Tak, mam je już od kilku dni, jeszcze mogę się zastanowić, ale skłaniam się ku temu, żeby je zostawić. Bardzo mi się podobają. I tak jak w Pradzie, tak i w tych są oczywiście filtry. Jest coś w tych okularach takich powiedzmy markowych, że kiedy je zakładam, to nie wiem, czy to jest złudzenie, ale ja po prostu w nich lepiej widzę. Oprócz tego oczywiście, że chronią je przed słońcem, to jakiś taki obraz wydaje mi się tak, jakby to były szkła korekcyjne. Wiem, że to jest niemożliwe, ale ten obraz jest taki jakiś bardziej czysty, taki no niezamuglony, nie wiem, to trochę dziwne, co mówię, ale za każdym razem, kiedy te, jak po raz pierwszy założyłam właśnie 5 lat temu, to miałam bardzo, bardzo podobne odczucie. Nie wiem, czy jest w tym odrobina prawdy, czy to tylko takie moje wrażenie. Oczywiście zostawię Wam linki do obu tych par okularów. Sprawdzałam, promocja na Vision Express jest, natomiast nie mogłam znaleźć tych okularów na stronie internetowej. Na pewno są dostępne stacjonarnie, bo widziałam w dwóch sklepach. Nie wiem, czy źle szukałam, czy się wyprzedały, no ale od razu Wam mówię, że nie znalazłam ich na tej stronie, z której zresztą kupiłam. Dajcie znać, czy podobają Wam się te okulary. Założę jeszcze swoje stare. One tak wchodzą, wiecie, to jest, w tych okularach jest taki niesamowity komfort noszenia. One nie uwierają, tu nie trzeba niczego poprawiać. Nie muszę iść gdzieś tam, żeby ktoś mi wyregulował tutaj właśnie te części plastikowe. Tak jak je kupiłam, tak teraz w tym samym, po 5 latach, jak je zakładam, czuję to wrażenie właśnie takiego, no, takiego fajnego przylegania, nie uwierania. One siedzą też na tym nosie, nie zsuwają się. No tak, miałam oczywiście wielokrotnie tańsze okulary, też je lubiłam, bo miały bardzo ładne kształty, ale to nijak się ma do tych okularów. No i przede wszystkim zależy mi tutaj na przepraszam, na filtrach przeciwsłonecznych, bo dodatkowo też chcę chronić swoje oczy. Więc jeszcze raz zadam pytanie, które te okulary Wam się podobają, czy te stare, jeszcze raz założę. Bardzo je lubię, naprawdę bardzo je lubię, dlatego też zastanawiałam się nad ponownym zakupem, ale no, chciałam mieć coś innego i zdecydowałam się na te. A dodam jeszcze, że
przymierzam, jak byłam stacjonarnie w sklepie w jednym, później w drugim, to jest niesamowity wybór okularów, niesamowity i naprawdę to trwało długo, zanim zdecydowałam się, że spośród wszystkich wybiorę właśnie te, ale to nie była taka, wiecie, od razu, wiem, a żadne inne, tylko te. Nie, wielokrotnie zakładałam, zdejmowałam, odkładałam i później zostawiałam kilka par i znowu odkładałam coś, no i w końcu zostały tylko te. Także już dawno bym je miała, gdyby nie było takiej informacji, że niestety po zakupie nie mogę ich oddać, więc zdecydowałam się na zakup internetowy. Tak, to już wszystko, co chciałam Wam przekazać w dzisiejszym filmiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!